Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny wiosenny dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj mam dla was coś specjalnego i idealnego dla wszystkich książkomaniaków. Jest prawdą powszechnie znaną, że to co nas kręci najbardziej to książki, ale zdecydowanie jeszcze bardziej cieszą nas książki o książkach. I właśnie dlatego przygotowałam wam dzisiaj moje top 5 ulubionych książek o książkach, opowieści o literaturze, które zafascynują niejednego i niejedną z was. Do stworzenia tego zestawienia zainspirowała mnie Anna, którą serdecznie pozdrawiam i której bardzo, bardzo dziękuję. No to co? Zaczynamy! Top 5 książek o książkach. Na miejscu 5 Club Dumas, Arturo Perez Reverte. Stary manuskrypt, stara księga, która podobno może przywołać szatana. A wokół manuskryptu cały tłum opętanych bibliofilii, księgarzy, poszukiwaczy okultystyczno-demonicznych przygód i ogólnie świat podziemia książkowego. To lektura mroczna, fascynująca i zawierająca dziesiątki nawiązań do innych dzieł literatury. Na miejscu 4 Złodziejka książek Markusa Zusaka. To jedna z tych powieści, które w poruszający i wspaniały sposób pokazują, jaką moc mają książki. Jaką potrafią nieść ze sobą nadzieję. To opowieść o magii i o sile słów, które potrafią poruszyć miliony. O tym, że książki dają życie, ale mogą przynieść ze sobą również chorą ideologię, a co za tym idzie śmierć. To jedna z najpiękniejszych i najbardziej uniwersalnych opowieści o literaturze, które może po prostu wzbudzić nas w miłość do książek. Na miejscu 3 Fahrenheit 451 Raya Bradbury. 451 stopni Fahrenheita to temperatura, w której zaczyna palić się papier. To przerażająca wizja świata przyszłości, gdzie książki są zakazane, są palone na stosach, a ludzie, którzy są spragnieni wiedzy, są traktowani jak złoczyńcy i jak złodzieje. To jedna z najbardziej przejmujących opowieści o sile, jaką posiada literatura. To pozycja obowiązkowa dla wszystkich. Ray Bradbury po prostu tutaj wymiata. Na miejscu 2 tetralogia Cmentarz Zapomnianych Książek Carlosa Ruiza Zafona, czyli Cień Wiatru, Gra Anioła oraz Więzień Nieba. Jest jeszcze 4 tom, który jeszcze nie został opublikowany. Uwielbiam powieści z tego cyklu, w ogóle uwielbiam styl pisania Zafona i jest to jeden z moich ulubionych autorów. I w ogóle, no, niesamowicie działa na wyobraźnię i to są książki dosłownie na jeden haps. To opowieść o dojrzewaniu pośród literatury, o uliczkach Barcelony, o hiszpańskich księgarzach i o tajemnicach, jakie kryją książki. Tak jak już wam wcześniej powiedziałam, jest to literatura, która niesamowicie działa na wyobraźnię. Koniecznie dajcie mi znać, czy chcielibyście posłuchać o Cmentarzu Zapomnianych Książek. A na miejscu 1 Imię Róży Umberto Eco. I czy kogoś tutaj jeszcze dziwi ten wybór? Czyli historia morderstw i tajemniczej księgi ukrytej w mrocznych murach opactwa. To opowieść o księdze, która niby jest fikcyjna, ale wcale nie jest powiedziane, że nie mogła kiedyś istnieć. Chodzi tutaj oczywiście o drugi tom poetyki Arystotelesa i o jego rozważania na temat komedii i śmiechu. Dla mnie to już kultowa książka o książkach, pisana po prostu z miłości do literatury. Ale, ale, czym byłoby zestawienie Wielkiego Buka, gdyby nie bonus? A bonusem jest tutaj, jak to na Lovegirl przystało, twórczość H.P. Lovecrafta i jego fikcyjna księga zwana Necronomiconem. Necronomicon powraca niemal w każdym opowiadaniu Samotnika z Providence. Zajmuje tutaj naprawdę szczególne miejsce, a co więcej przeszedł już do historii popkultury. Według legendy ta księga powstała około 800 roku w Damaszku i została napisana przez szalonego Araba, Abdullah al-Hazreda. No dobra, a czym tak naprawdę jest Necronomicon? To księga, która zawiera w sobie tajemną, magiczną, niesamowitą i przerażającą wiedzę na temat wielkich przedwiecznych. I oczywiście należy do ksiąg zakazanych. Podsumowując, posiadając Necronomicon, posiadamy klucz do największych tajemnic kosmosu. I tak oto właśnie wygląda moje top 5 książek o książkach. Książek, którymi się zachwyciłam i mam nadzieję, że zachwycicie się także i wy. Przeogromnie polecam wam każdy z tych tytułów i oczywiście czekam też na wasze propozycje. I to wszystko na dziś. Pamiętajcie, że znajdziecie mnie też na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Kochani, oczywiście pamiętajcie o blogu. A my, moi drodzy, widzimy się już na początku przyszłego tygodnia. Do zobaczenia! Pa, pa!